Solidarnościowa Akcja Radiowa. Solidarnościową Akcję Radiową wspiera Polski Fundusz Rozwoju S.A. 10.30, Adrian Kowarzyk, Solidarnościowa Akcja Radiowa, a z nami jest Maciej Dobrosielski, propagator ekologii, właściciel ekologicznej farmy edukacyjnej. Dzień dobry. Dzień dobry. I cóż, Maciej na pewno znany jest, co po niektórym aktywnie słuchającym naszym słuchaczom Radia Wnet. W zeszłym roku w ramach akcji Od Chaty do Chaty byliśmy w ekologicznej farmie edukacyjnej. 70 kilometrów na wschód od Warszawy w miejscowości Lipiny. Wcale nie tak daleko, ale na tyle daleko, aby oddzielić się od wielkomiejskiego smogu i zanieczyszczeń, jak możemy przeczytać na stronie ekologicznej farmy edukacyjnej. Maciej propaguje ekologię, ale też edukację, dlatego zaprasza wycieczki dzieci, którym pokazuje, no właśnie, którym co pokazujesz? Jak od początku do końca rosną płody rolne? Tak, to między innymi mają dzieciaki u nas okazję zobaczyć, jak rosną przeróżne roślinki. Właściwie wszystko to, co jedzą, to co można kupić w warzywniaku, to u nas jedzą. Mamy aż 60, a właściwie ponad 60 gatunków jadalnych roślin, więc mogą zobaczyć je w różnych stanach i niektóre są wyjątkowe. Buraczka może jest oczywista sprawa, ale już jakaś brukselka, czyli jak wygląda krzak ziemniaka, wyżywanie marchewki, to są dla dzieci w różnym wieku ekscytujące tematy, ale nie tylko chodzi o to, żeby zobaczyły, tylko chodzi o to też, żeby poznały szerzej, głębiej różne aspekty ekologiczne, których nie mają okazji po prostu na co dzień doświadczyć. No tak, pamiętam kiedyś jak pytano w telewizji jakaś pytała dzieci, skąd się bierze mleko, wtedy dzieci odpowiedziały z supermarketu, zapominając o tym, że to przecież od krowy, więc u ciebie w waszej ekologicznej farmie edukacyjnej dzieci mogą zobaczyć, jak powstaje żywność ekologiczna, zaznaczmy od podstaw, ekologiczna, bo nie używacie żadnych cydów, czyli pestycydów, herbicydów, fungicydów, ani niczego, co ma w nazwie cydów. Zgadza się, to jest jedna kwestia, ale druga to ekologiczna uprawa warzyw niepryskanych, to jak to teraz jest bardzo trendy, ale jest jeszcze ten drugi aspekt, czyli tego całego życia, które się toczy w glebie, nad ziemią i tych relacji przeróżnych między roślinami, między mikroorganizmami, między owadami. No i tutaj na przykład też mamy pszczółki, które są świetnym przykładem jako zapylacze, pokazuje ul. Co się tam dzieje, opowiadam, jak wygląda życie pszczół, jak one się rozwijają, rozmnażają. Dzieciaki mają okazję zobaczyć ramkę pszczelą z woskiem, z miodem, wyrwać fragment takiego plastra, później to topimy, robimy świeczkę. No, opcji jest bardzo wiele, ale nacisk jest przede wszystkim oczywiście nie za duży, bo różne dzieci, różne wieku, różne mają potrzeby, ale żeby pokazać, jak dużo życia jest pod nogami tak naprawdę i nie trzeba szukać jakichś fancy rozwiązań nowoczesnych technologii, bo tak naprawdę to ta ekologia prawdziwa to są po prostu te relacje całego systemu. Tę prawdziwą ekologię zbadałeś na własnej skórze, bo o ile dobrze pamiętam naszą rozmowę z lipca zeszłego roku, to razem z żoną porzuciliście miejskie życie zupełnie i po prostu znaleźliście swój zakątek, swój kilkuhektarowy kawałek ziemi, na którym stwierdziłeś, tu będzie to pole, tu będę uprawiał, tu będzie ekologicznie. Tak było? Tak, właśnie tak. Nie chciałem tylko tylko uczestniczyć w takim pasywnym bycie ekologiem, typu prawidłowa segregacja śmieci, czy tam kupowanie ekologicznej żywności, czy tam występowanie w jakichś marszach, przeciwko protestach. Nie, jestem bardziej aktywistą, chcę położyć swoje ręce na sprawy, ale też chodziło o to, żeby zweryfikować te wszystkie mądrości z różnych blogów, filmów dokumentalnych, czasopism, książek, i w praktyce sprawdzić. Jeszcze w międzyczasie też skończyłem studia rolnicze na kierunku rolnictwo, więc teraz tą wiedzę i akademicką, i tą internetową, i książkową, plus przede wszystkim oczywiście praktyka, konfrontuję na moim polu i mam podstawy, żeby jakby pewne rzeczy dementować, albo poszerzać, albo uzupełniać, bo niestety ta wiedza ekologii na tę chwilę jest taka
wybrakowane, jakby są tylko podłapywane pewne tematy, ale nie są przedstawiane w pełnym swojego, w pełnym świetle. No właśnie, szeroka wiedza i zdobyte przez lata doświadczenie. Pamiętam naszą rozmowę, kiedy inni okoliczni mieszkańcy, bo tych mieszkańców wprawdzie nie jest wielu, aby dojechać do ekologicznej farmy edukacyjnej, trzeba wjechać w malutką dróżkę, która się wydaje, że już donikąd nie prowadzi. Następnie trzeba zjechać w las, w jeszcze mniejszą drogę i przejechać przez ten las. Wokół jest kilka gospodarstw i wszyscy, o ile dobrze pamiętam, pukali się w czoło, kiedy usłyszeli, co chcesz robić. Tak, to prawda. Ludzie jakby nie wierzyli, że ktoś z miasta może tutaj sobie dawać radę. Mówili, że pole cię wygna, nie dasz rady, ale u nas wygląda sprawa wręcz odwrotnie. Rozwijamy się, poszerzamy, zwiększamy areał. Jako ciekawostkę dodam, bo to rzecz śmieszna, właśnie kupiliśmy nowy ciągnik. Podkreślę, nowy ciągnik, mam na myśli śmieszność, będzie to, że ma już prawie 50 lat. Ale spełnia swoją rolę, jak rozumiem. I to, co jest najciekawsze, oprócz oczywiście edukacji, oprócz porzucenia dawnego życia i spróbowania czegoś zupełnie nowego życia w zgodzie z naturą, jest również fakt, że na tych kilku hektarach uprawiane jest kilkadziesiąt, jeżeli się nie mylę, rodzajów płodów rolnych. Tak, tak. To są głównie warzywa, owoce. Rolnych jako tako to jest znacznie mniej, bo tutaj w rolnictwo to jest produkcja głównie zbóż, ziemniaków, kukurydzy, rzepaku i takich rzeczy, a później rozszczególniamy to na ogrodnictwo, sadownictwo. To łatwo się domyślić, że owoce to sadownictwo, a warzywa to ogrodnictwo. I my się koncentrujemy głównie na tym, co można bezpośrednio spożyć. Mamy też różne zioła lecznicze, teraz właśnie, czy nie lecznicze, po prostu przyprawowe, teraz powoli już to kolęda, lubczyk, oregano, melisa, te rzeczy tak już wkrótce będą dostępne. No tak, dziękuję za to wyjaśnienie. Wyszła moja miejska niewiedza, za którą przepraszam i sypię głowę popiołem. A jak wam się żyje w tym czasie COVID-u? Czy w ogóle widać COVID u was w Lipinach? No u nas w Lipinach na szczęście COVID-u nie widać. Ja jeszcze tylko wrócę, że tutaj nie ma za co przepraszać, bo raczej mało kto ma rozgraniczenie. Ja dopiero dowiedziałem się o tym na studiach rolniczych, ale co do COVID-u, dodam, że właśnie takie rzeczy, czy takie niuanse, czy bardziej fundamentalne sprawy, właśnie staram się tutaj osobom, które nas odwiedzają, jakby właśnie rozświetlać, żeby to było jasne, dlaczego, co i jak to się nazywa, ale nie tylko dla nas, tylko to, co jemy i jak to, dlaczego to ma tyle chemii i tak dalej. Ale co do COVID-u, na szczęście nie. COVID nam jest tu obcy. Generalnie mamy tyle pracy w naszym ogrodzie, nie mamy też za bardzo czasu ani potrzeby, żeby gdzieś się przemieszczać. Jesteśmy w tej swojej enklawie, żyjemy z naszą przyrodą czujemy się bezpiecznie. No tak, ale aby edukować, trzeba mieć kogo edukować. Stawialiście na młodzież, żeby te idee kiełkowały od młodego wieku. Jak wygląda ta kwestia właśnie wycieczek do was? Jak wygląda ta kwestia przekazywania wiedzy i edukacji? No bo pewnie przez to zdalne nauczanie, przez te ograniczenia i obostrzenia tych wycieczek ostatnimi czasy było mniej. No na pewno ostatnimi czasy, czyli ostatnie miesiące, no to my jesteśmy, powiedzmy, do czasu, kiedy jest ciepło, to raczej jesteśmy zamknięci. Skupiamy się tutaj na naszych zasiewach, na doprowadzeniu pola. I w związku z tym, że jest zimno, więc nawet nie braliśmy pod uwagę przyjmowania gości. Na razie wydaje się, że majówka też będzie zimna, więc też gości przyjmować nie będziemy. Ja nawet nie miałem okazji sprawdzić, jakie są obostrzenia co do przyjmowania gości, ale z reguły robimy to kameralnie. Jedną, dwie rodziny na raz. Tu jest przestrzeń lasu. Nie wiem jak w tym roku, ale w tamtym takiej przestrzeni, na otwartej przestrzeni te maseczki nie były tak, nie było takich obostrzeń, jak dobrze pamiętam. Szczególnie jak jest jedna rodzina. Nie wiem jak teraz, będziemy to badać na bieżąco. Teraz niestety są, ale może do momentu jak już będziecie przyjmować wycieczki, będziecie przyjmować te rodziny i te dzieci, to już tych obostrzeń nie będzie, bo wychodzi na to, że wszystko ma się zmienić. A jeszcze ciekawostka, od 20 paru lat najzimniejszy kwiecień w Polsce.
Co możesz powiedzieć na ten temat? Jak twoje odczucia? No, od 20 parę lat tak wnikliwie pogody nie obserwuję i nie odczuwam, ale faktycznie moje doświadczenie mówi, że jest trudno. Naprawdę wiele rzeczy nie wschodzi. Widzę to po roślinach, widzę to po przymrozkach. Jest znacznie tutaj trudniej to wszystko teraz wysiewać. Wszystkie siewy są opóźnione, ale może przyniesie to jakiś pozytywny skutek. Wszystko w przyrodzie ma swój przyczynę i skutek, więc spodziewajmy się czegoś dobrego po tym. Korzystajmy, obserwujmy, uczmy się. I uczmy się. Uczmy się, wchodząc choćby na farmaedukacyjna.pl w zakładkę kontakt i nie tylko, i dzwoniąc do mojego rozmówcy, pytając, czy już można, panie Macieju, przyjechać z dziećmi, aby pokazać im, jak wygląda wasza praca, jak wygląda ta ekologiczna żywność i jak się nią zajmować. Więc może jeszcze słowo zachęty, kiedy już będzie to odmrożenie gospodarki, kiedy będzie można bez problemu podróżować, zwiedzać i się edukować. Słowo zachęty, aby was odwiedzić. No, na pewno polecam naszą tutaj przygodę, jaką oferujemy dla rodzin z dziećmi. Być może, jeżeli te obostrzenia, to też również dla jakichś grup, przedszkoli czy nawet szkół. A mamy tutaj taki ciekawy program, że raz mamy przestrzeń pola, gdzie dzieciaki, tak jak było już mówione, mogą zobaczyć te wszystkie rośliny, spróbować, wyrwać, zjeść. Ale też są innego formy, pszczoły, warsztaty, czy pszczele, robienia świeczki, czy to robienia ramki, czy budowania takiego ula od podstaw, czy to robienia domku dla ptaszków, czy młócenia łapkami zboża z kłosów, a potem mielimy te ziarno, mielimy w młynku na żarna, robiąc mąkę. Później z tej mąki możemy zrobić czy to pizzę, czy to chleb i upiec go w piecu do pizzy chlebowej. Więc on ma oczywiście inne atrakcje, jak kurki, będą teraz również króliczki, ale to wszystko jest takie poczty różnych przekazów lekkich, które staram się gdzieś tam dzieciom zaszczepić, posiać, żeby właśnie się później po powrocie, żeby one czuły gdzieś tam w sercu, w duszy, że my pochodzimy z tej przyrody, że to życie w mieście jest trochę takie mniej prawdziwe, ale może nawet nie nazywajmy go mniej prawdziwe, żeby dążyły do tego, żeby tą przyrodę poznawać, żeby zasiać w niej iskierkę pragnienia zbliżania się do tej przyrody, bo właściwie stąd właśnie pochodzimy. Pochodzi nasze schronienie, nasz dom, nasze jedzenie. Mówiąc schronienie, dom, mam na myśli, że materiały budowlane, to wszystko pochodzi z ziemi, takie ma źródła. I należy to umieć szanować, należy trzeba przede wszystkim to rozumieć. Jeżeli rozumiemy, czym jest środowisko, czym jest przyroda, czym jest ekologia, ja pozwoliłbym sobie tutaj na taką zredefiniowanie tego słowa ekologia, bo w moim postrzeganiu ekologia to jest doskonały system samoregulujący się, który takie perpetuum mobile, które daje więcej niż bierze, i tak należałoby na niego patrzeć i poznawać, dlaczego tak jest, i go nie psuć, tego łańcucha tych różnych zdarzeń. I to na przykładzie ptaszków, robaczków, gleby, jedzenia staram się to dzieciom po prostu przekazywać. I rodzicom też. Myślę, że wszystko już zostało powiedziane. Ja się czuję przekonany, mam nadzieję, że państwo również. Maciej Dobrosielski, propagator ekologii, właściciel ekologicznej farmy edukacyjnej, był gościem Solidarnościowej Akcji Radiowej. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia.